Ubiegły weekend na hali sportowej 1. Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu miało miejsce ważne sportowe wydarzenie. 1/16 Mistrzostw Polski w piłce ręcznej w kategorii młodzików. Tutaj w turnieju 1/16 Mistrzostw Polski rywalizowały drużyny mistrzowie i wicemistrzowie województw. I tak z województwa łódzkiego, mistrz tego województwa Wiktoria Tomaszów Mazowiecki, mistrz województwa śląskiego nasz zespół KS Wilec Niemcy Zawiercie i wicemistrz Ełko Dziewiątka Legnica, to jest województwo dolnośląskie wiadomo, i Osir Kombrachcice, wicemistrz województwa opolskiego. Dwa zespoły z każdej grupy tworzą 16 w kraju i odbędą się 4 turnieje w Polsce, które znowu wyłonią 8, a następnie 4. Także my jesteśmy już zadowoleni, jesteśmy w 16 w kraju i ten cel żeśmy sobie zakładali w jakiś tam sposób i udało się go zrealizować. Zwyciężyła drużyna z Legnicy. Zawierciańscy sportowcy zajęli 2. miejsce. Trenerzy są niezwykle dumni ze swych podopiecznych. Część z tych chłopców jest brązowymi medalistami Mistrzostw Polski zeszłego roku. Mamy 1. miejsce turnieju w Gdańsku, zdobyliśmy mistrzostwo na Laikoniku w zeszłym roku. Kilka turniejów takich w Świdnicy Cup. No, chłopcy jakby dają radę, natomiast jesteśmy osłabieni znacznie, ponieważ w zeszłym tygodniu nasz bramkarz podstawowy doznał kontuzji kolana i już więcej z nami nie zagra w tym roku, co jest dla nas niesamowitym osłabieniem. No, turniej niezwykle wyrównany. Zarówno wszystkie drużyny jeden mecz wygrywały, jeden przegrywały, natomiast bardzo się cieszę, że wyszła Legnica i wyszło Zawiercie. Przez 2 lata chłopcy się przygotowują, żeby w swoim roczniku zagrać. My osobiście trenujemy 5 razy w tygodniu i do tego dochodzi 10 godzin wychowania fizycznego. No, 2 drużyny wychodzą stąd do kolejnych etapów Mistrzostw Polski. My prawdopodobnie pojedziemy do Olsztyna i z tego, co się orientuje, Zawiercie do Tarnowa. Więc rozjedziemy się po Polsce na 1/8 Mistrzostw Polski. Chłopaki naprawdę zostawili tutaj bardzo dużo zdrowia i tylko i wyłącznie przez swoją tutaj waleczność i charakter, siłę swojego charakteru to postawili tutaj te zespoły pokonać. Turniej bardzo trudny, bo 4 zespoły rywalizowały do końca praktycznie i zwycięzcy w ostatnim dniu wygrywali awans do 1/8 Mistrzostw Polski, czyli do 16 w kraju, więc zacięte były te pojedynki. No ale daliśmy radę. Znaczy ten zespół trenuje w większości od 4 klasy szkoły podstawowej, więc oni są pięcioletnim cyklu szkolenia. Trenujemy codziennie praktycznie, w niektórych dniach trenujemy 2 razy. Około 14 godzin w tygodniu, także no, jest to taka już dla tych chłopaków mały profesjonalizm. Tak? Jesteśmy też w programie OSPR-owskim, czyli Ośrodku Sportowych Piłki Ręcznej Warszawskich. I dzięki temu też mamy więcej możliwości tego treningu, także to na pewno też pomaga. Tak? Najlepszym zawodnikiem został także sportowiec zawierciańskiego klubu. Było bardzo agresywnie, jestem zadowolony z mojej drużyny. Bez nich też bym nie dostał tej statuetki. Jestem z siebie dumny, moja ciężka praca na treningach. No pokazałem ją. Rodzice bardzo wspierają swoich synów i dopingują ich na każdym meczu. Dzisiaj było ostro. Był ostatni dzień meczy. Jak słychać, głos po prostu wysiał. Dopingowaliśmy naszych chłopaków jak tylko mogliśmy. Dali radę, walczyli do końca. Zresztą tak mieli zapowiedziane. Od 1 minuty do ostatniej mają walczyć, nie dawać się. No i na szczęście się udało. My tak samo daliśmy jeszcze radę. Jutro zapewne nie powiemy ani słowa. No ale coś za coś. Jedziemy dalej, jesteśmy w półfinałach Mistrzostw Polski, także jesteśmy przeszczęśliwi i chłopcy tak samo. Jesteśmy przede wszystkim na większości meczów. W lutym, w marcu mieliśmy Ligę Czesko-Polsko-Słowacką, więc byliśmy zarówno w Polsce, jak i na Czechach i na Słowacji. Jesteśmy zawsze z nimi. Przede wszystkim dopingiem. Staramy się też finansowo, na ile możemy wspierać, kupować tam jakieś akcesoria, wspierać klub. Biret Zawiercie! Biret Zawiercie! Biret Zawiercie!